płaci. I tu bym chciał taki podstawowy kurs rozumienia życia społecznego. Ale nie by na ten temat, tylko chcę to zwrócić uwagę. I teraz bardzo by było zdrowo dla Śląska, żeby się śląskie sprawy udało jednak, już nie powiem ocalić od polityki, to jest niemożliwe, ale jakby je wykluczyć poza ten nawias polityczny. Jakby to wykluczyć. I to, i oczywiście ja z kolei nie będę działał w polityce, żeby tego dokonać, bo to się trzeba tylko umieć powstrzymać. Nawet jeżeli będą mnie krytykować, że można być, tu już konkretnie gadając, można być zwolennikiem autonomii, jednocześnie przeciwnikiem. Można być. Bo czym innym jest autonomia, czy samorządność, a czym jest plan polityczny. Są dwie różne rzeczy. I tu oczywiście nie chciałbym o tym oddać, bo to jest moim zdaniem już jakby do innej przyczyna, do innej haje, czyli do innej rozmowy. Ale tylko na to zwrócić uwagę. I wracamy do problemów śląskich, takiej już stricte kultury śląskiej, że do tej kultury prawomokorzy. Bo zaraz jest pytanie. Co to znaczy, kto ma prawo do kultury śląskiej? Bo to można powiedzieć tak. Ja może trzy pokolenia, albo do pięciu pokoleń do zadku możesz samej Ślązoku, to się możesz uznać Ślązoka kategorię 1. Ja? To jest czysty debilizm. Prawda? Bo jak tego szukać? No to prawda bez sensu. To śląskie kultury ma prawo korzyść. Nawet nie powiem czarnoskóry, bo to już jest abstrakcja, bo za dużo tych gastarbeiterów nie ma. Koszty, to tu przyjechał. Może bardziej zadziało na Ślązoka hasło, nawet ktoś z Warszawy dzisiaj tu przyjechał i chce tu zamieszkać. On ma takie same prawo do tej kultury, jak my, bo to jest pewne dobro. To jest jak studnia na pustyni. Ja? To tylko bandziory na pustyni, mafie, zabraniają czerpać wodę. Z tej kultury. Ja jestem tu za chwilę zrobię się jakiś farusz na kazaniu, ale naprawdę o to tu chodzi. Każdy z tego może czerpać. I niezdrowo jest zakazywać komuś tego. Każdy. Ja wiem, że czasami to śmiesznie wygląda, bo ktoś mi kiedyś ostatnio powiedział, wie pan, ja się uczę śląskiego, to już jestem bardzo daleko, zaawansowana w tym wszystkim, a za chwilę mi go do. A co to tam w tej radio albo w tej telewizji, jak tam powiedzmy, że słucham telewizję Silesia, mówi, jak ja lubię słuchać ten koncert życzy, to Śląsk, jak ja lubię słuchać, nie? No i co? No, a co to z niebus, tak? Więc ona opowiadała, już 2 lata sucho normalnie, czy ona tego sucho uważa, że już się zaawansowano w nauczeniu się o Śląsku, a zagra się pytać o tego postać, ja? No bo tam pewnie jest z kiszki Bursztaku do ciotki Anny, puszczamy taki koncert, nie? I ona nie wiedziała, oczywiście, że gdyby ją osobą, to się jakoś powstrzymał ze śmiechu, no, a gdyby dostał więcej, no to byśmy praskli śmiechem, no bo ona, jak można słuchać, jak twierdzić, że się jest coraz bardziej zaawansowany w poznawaniu śląskiej kultury, 2 lata słuchać się jakiegoś radia czy telewizji, używane słowo Gębórstwa i dalej nie wiedzieć, co to znaczy. Jednocześnie zachowując miłość i lubi to. Więc to już jest, ale są tacy ludzie. I mają do tego prawo. Oni po prostu chcą im się to podobało. Ja mam takich ludzi, znają w Krakowie gdzieś, powiedzmy. Gdzieś tam internety mówi, że dziennikarzy, że gdzieś on lubi to, wypytuje mnie czasami, to mi się podoba. I z tym będzie coraz lepiej. Znaczy, będzie i nie będzie. Będzie coraz lepiej wśród ludzi mądrych, trochę wykształconych przynajmniej, ale mądrych przede wszystkim, którzy jednocześnie kiedyś już byli na wycieczce za granicą, albo i tu, kazierzą, oni poznawają świat i widzą, że te regionalne kultury są gdzie indziej. I wtedy oni jakby dostrzegą, jak bardzo teren dzisiejszej Polski został poszkodowany przez całe te lata historii, gdzie wyginęły kultury regionalne na terenie Polski, a pozostały na Kaszubach, u górali, tych górali sporo, bo mierzywieccy, śląscy, tamci pinińscy, ci skalni, nie? No i my, nie? Oczywiście tam szczątkowo na Podlasiu, Polesie, o czym się domyśli. W każdym razie, tam to wszystko gdzieś jest, ale daleko za nami. Śląsk jest z tego
Patrząc na tereny dzisiejszej Polski, Śląsk jest idealnym regionem. Jest w grupie kilku regionów europejskich o takim natężeniu swojego regionalizmu, gdzie mamy w zasadzie, ale mówię potencjalnie, czyli ona tam, gdzie to drzewie w tej kulturze śląskiej, to tam jest ukryte, gdzie mamy wszystkie dziedziny życia, które można się inspirować śląską kulturą. Bo można by powiedzieć taką prostą rzecz, jak na przykład szponowanie, czyli oszczędzanie. My mamy przecież według tradycji śląskiej bardzo konkretne wzorce. To czy my je przestrzegamy, to jest inna sprawa. Ale tak samo jak z tym jedzeniem, nie? Nie musisz przecież to my mamy, tylko mamy ten wzór, co można uważać komuś, na przykład na 25 lat po weselu, ja? Ale nie musimy tego zrobić. Tak samo jest z wzorcem szponowania, czyli oszczędzaniem. Bo skąd to się wzięło na Śląsku, że akurat Ślązuki są w szporowaniu, w oszczędzaniu, w takim racjonalnym sposobie podejścia do zarobionych pieniędzy, mają się w lepszej sytuacji. To się wzięło oczywiście od czasów niemieckich w tym przypadku. Niemcy po prostu są narodem, a zwłaszcza państwo pruskie, które miało charakter ewangelicki, protestancki, gdzie tam ten problem trochę inaczej wyglądał. Katolicy są bardziej tacy ufni wobec Boga, Pan powie nam jakoś pomoże, a protestant powie, ja pomoże, nie pomoże, ale co się zrobisz, sąd, to masz sąd. I będziemy podpoczkowi głowę zawracać takimi pierdołami, za to trzeba wieki kupić. I tu Ślązaki przyjmiemy ten sposób myślenia. A żeby zakupić wieki, trzeba zaoszczędzić. Proste. A jak się oszczędzą? No właśnie. Niektórzy nie o tym ziemnego pojęcia nie mają w niektórych częściach Polski. I kiedy do tego doszło, że w takiej rozmowie z kimś z Pana Śląska wyszło, że w zasadzie dla niego oszczędzanie, zaoszczędzone pieniądze to są te, kiedy się w żaden sposób nie udało wydać. Chodził po sklepach, zostało mu 100 zł. To mu zaszporowane 100 zł. To jest kompletna bzdura. Pieniądze się oszczędza w ten sposób, że się staruje ich nie wydać. Kupuje tu jeszcze rzeczy, a w tym manku jeszcze pochodza, a to jeszcze, też żeby zasilił się, jak się naciągna, czemu tak już nazywał butaliną, albo czy to tam szmarowali. Zaciągnę te szczewiki, czyli napastuje się, nie? To jeszcze pochodza, nie tu, tam bez lato, szumą zandale, właściwie, nie? Albo polotu jeszcze w tym i tak. I tu się zbiera w sposób. I czy to jest zdrowe, czy niezdrowe? Zależy dla kogo. Dla sklepów nie bardzo zdrowe. Bo cały ten przemysł sklepowy kupuj. Czy ten pieniądz będzie w większym obrocie, ten gospodarka będzie lepsza. Dla sklepów to nie jest dobry. Ale dla konkretnych ludzi to jest bardzo dobre, bo jak on sobie już poruje 5 tysięcy, może więcej potem, coraz więcej, to on jest taki zestresowany, je chory, leży, to się nie musi tym sterować, bo lekarstwo kosztuje 99,90, tak? On sobie wtedy po prostu kupi żol mu, ale no za co, tak? Coś wyskoczy w rodzinie jako choroba, wyjazd, czy na farusz ogłosił jako fajną pójdź i Jezus Maryjo, a pójdź pojadę, mają już porowane. Nie? I w tym sensie taki człowiek czuje się lepiej, że coś ma. Nie, oczywiście to może przejść w skraju całkowitym, gdzie zbierał i już z tym wszystkim widzimy to tam, to gdzie leżeć. Nie? Ale jednak czerpiąc z tej kultury szporowania, no, to jest pewne dobro. Ja miałem takie szczęście, że ja studiował w Lublinie, czyli został wyrwany z tej śląskiej rzeczywistości i on naprawdę zauważył, że Śląsk jest inaczej. Ja mówię, że przecież jest tak samo. Skąd to człowiek miał wiedzieć? Jakby oczywiście w rodzinie był ktoś za Częstochowy, to bym wiedział, że jest taki przypadek, że można kluski go dać na makaron, ale już nie mieliśmy takich kontaktów. Już się tego pierwszy raz dowiedział, może w wieku 27 lat dopiero, że kluski to może być makaron, kluski to by kluski. A kołocz, nie wiedzieć, bo pamiętam to, mama ubiegła kołocz, pojechali, powiedział, że tam na kulu studiował, no bo tak ogólnie to wiecie, jak to było, nie? Chciałem się zaurwać z łańcucha tego komunistycznego, na kulu było to wszystko łatwiej, znaczy nie było tego wojska, o Leninie nie uczyli, takiego wiecie, no nic przydatnego, prawda? I to mi się podobało, wyjeżdżali mi za granicę, w górze rzecz śpiewu, także trochę się tego świata pooglądał, ale najważniejsze było doświadczenie tego Lublina. A mamy mi ten kołocz, jakieś tam urodziny, w ogóle urodziny odprawiać w Lublinie, to tak jakby rocznica kupienia pralki odprawiać. No bo w ogóle oni imieniny wszyscy odprawiali. I wszyscy wiedzą, kto ma kiedy imieniny. Ja na przykład nie wiem, kiedy mam imieniny. Czy czasami rzecz, jak znaczy, kiedyś tam na wiosnę, bo były te procesy świętego Marka, to wiem, że to zawsze farusz mi go wcześniej stować, bo ministranty.
tak mniej więcej, że wiedział, ale to było wszystko, co na temat imienin, że miał. Ja? Normalnie urodzili się, też pamiętam. Znaczy, tam ci nie, jak się ich spyta z takiego kogoś, kogoś tam, powiedzmy tak, u nas taki synek, czemu 3 lata, też nie wie, kiedy był urodziny, nie? Tak mniej więcej wie, no nie? Bo na prezenty czeka, czyli jeszcze nie. Ale jak ktoś ma 13 lat, to już ślodzą, to już dokładnie wie, kiedy był urodziny. Ale taki ktoś 13 lat według mnie może nie wiedzieć, musi, tak jak my, żeby sobie PESEL podyktować, to sobie musimy zerknąć do dokumentu, tak oni sobie muszą takie małe, jak mało mamy się spytać albo zadzwonić, nie? Kiedy ma urodziny, no bo dla niego jest czysto teoretyczne. Tak jak niektórzy z nas mogą nie wiedzieć, kiedy miał chrzest. No bo, no jeszcze, ja pamiętam, bo akurat urodziny mojej mamy, nie? No akurat to było łatwo zapamiętać, ale może niektórzy nie wiedzą, no bo to nie jest obchodzone. No więc w tym Lublinie czy zauważa, przecież poza tego wątku mamy tego kołocza upiekła, ten przyjął i taki kolega padł, jaki pyszny placek. Powiedzcie, że w sensie, ja to do końca życia pamiętam, to po prostu coś tak głupiego, że w życiu nie słyszał. Placek. Placki to mi go dali na kartoflane, a nawet mi doła na naśniki też placki go dali. I jeszcze mi placki go dali na, o, Jacek placek na oleju, mama leczy ze złodzieju. Nie mnie kolegi, to by go tak przezywali. I jeszcze czwarte skojarzenie z plackiem, to po krowy szły, takie placki. Na tym moje skojarzenia z plackami były całkowicie z końca świata. I nagle, hop, mi godo na kołocz. Nie no, przewalony. Stwierdził, że ja tam nie mogę dłużej myśleć. I powiem szczerze, że ten Lublin mi się cupnę jak ślepik przeziął, bo naprawdę, że to zauważył ta różnica.